Jestem ostatnią osobą, która byłaby skłonna rozdawać na prawo i lewo, jak chce rozdawać pani premier. Było tak propos Grecji. i to wydaje mi się jest skrajnie odpowiedzialna propozycja, co ona złożyła. Pamiętajmy też, przepraszam, tylko jedną rzecz powiem w tej sprawie. Pamiętajmy o tym, że właśnie to, co się działo w Grecji, ludzie się przyzwyczaili do tego, że politycy obiecują, rozdają, a potem ktoś inny wystawia, że tak powiem, rachunek. I to, tego się boję w przypadku PiSu. Ja przypomnę, niedługo będzie mieć prezydenta elekta, który przestanie być elektem, a stanie się prezydentem. I, i boję... się pierwszą ustawę o podzieleniu no i wieku emerytalnego podobno. No, ale zobaczymy, co zrobi. No, oczywiście, jak rozumiem, platforma będzie chciała to odrzucić, ale pis przez tą swoją propagandę, możemy to zrobić, stać nas na to, przecież wad wystarczy uszczelnić i puszczam oko, my wiemy, jak to robić, może doprowadzić do tego, że w pewnym momencie Polacy uznają, słuchajcie, no nam się to należy, prawda? I tak jak z Grekami. grecy uznali, że jak polacy wszyscy sobie to im się należy i to jest bardzo niebezpieczne.